Cześć Wam, witam Was w kolejnym vlogu i słuchajcie, musicie coś dla mnie zrobić, bo ostatnio sprawdziłam sobie statystyki i więcej osób ogląda mój kanał bez subskrypcji. Co to ma być? Bardzo proszę w tym momencie zasubskrybować mój kanał, tak tam cyk, zrobić, ponieważ teraz filmy pojawiają się regularnie, no i to musi być jakaś nagroda dla mnie. Słuchajcie, chyba 57% osób ogląda bez subskrypcji, no smuteczek. Więc proszę tutaj nadrobić. Teraz zaczynamy kolejny dzień. Dzisiaj mam super humor, jak widzicie. Jedziemy na ćwiczenia, a później będziemy robić różne rzeczy, ale między innymi muszę podjechać do Zary Home, bo chcę sobie kupić kilka rzeczy do mieszkania w Warszawie, bo teraz tak już stwierdziłam, że zrobię sobie to mieszkanko, tak, żebym czuła się w nim dobrze, poznosiłam roślinki. Musimy podjechać do salonu, odebrać takie stojaki na właśnie rośliny, więc dzisiaj troszkę popracujemy nad moim mieszkaniem, żeby było klimatycznie i uroczo. Jeszcze kilka rzeczy chciałabym zamówić, ale to wszystko po prostu będę Wam aktualizować, bo mieszkam w Warszawie już prawie rok i tak to mieszkanie, mimo że więcej, słuchajcie, jestem w Warszawie, to tak sobie to mieszkanie po prostu było i tak traktowałam je jak sypialnię i w zasadzie nie czułam się tam dobrze, bo to mieszkanie nie jest zrobione przeze mnie, bo to jest mieszkanie wynajmowane. No w Krakowie po prostu to czuję się jak w domu, nie? No ale nie czuję się w nim tak, wiecie, komfortowo, nie było tam roślin i tak dalej. Po prostu tak jak weszłam do mieszkania wynajmowanego, to tak było, tylko po prostu ja miałam swoją pościel. No a teraz stwierdziłam, że czas na zmiany. Ten rok stawiam po prostu na biznes, czyli będziemy pracować, będziemy nagrywać dużo filmów, ponieważ mam cel i chcę wyremontować mój dom, o czym Wam wspominałam właśnie przy nagrywaniu filmu i pokazywaniu Wam mojego nowego nabytku, więc na pewno chciałabym popracować więcej, żeby po prostu móc sobie ten dom wyremontować, no i żeby nie musieć wynajmować tego mieszkania w Warszawie, ale słuchajcie, póki jestem w tym mieszkaniu w Warszawie, to chciałabym, żeby po prostu było miło, było ładnie, było przytulnie, ponieważ jednak w tym mieszkaniu troszkę czasu spędzamy. Więc teraz będę sobie powolutku to mieszkanie właśnie upiększać i słuchajcie, umowę mam tak naprawdę do maja i tak sobie pomyślałam, kurde, ale by były jaja, jakby pani mi powiedziała, pani Sylwia, to jednak rezygnuję, bo wynajmę komuś innemu, a ja tam sobie zrobię ładnie, więc muszę w przyszłym tygodniu zadzwonić do pani, zapytać, czy przedłuży mi w ogóle tą umowę, no ale i tak chcę, żeby było ładnie, jak coś, to wezmę rzeczy do innego. I jeszcze, kochani, dzisiaj nie zaczęliśmy spacerem z psiakami, ponieważ wczoraj celowo z nimi byłam o 1:00 w nocy na godzinnym spacerze, żeby pobiegali i teraz śpią. Śpią normalnie jak zabici. Jak zadzwonił mi budzik, to w ogóle tak okiem patrzył i na zasadzie, nie no stara, chyba żartujesz, że idę na spacer, więc idziemy na ćwiczenia, później wracamy do domu, damy psiakom jeść, pójdziemy na spacer, no i jedziemy dalej. You never cease to amaze. When I was drifting away, I knew that I had a place. You still kept me. You remind me that I'm not alone. Long as you're with me, I know I'm home. Próbujemy nowe ćwiczenie dla mnie. Nie, jak to się mówi? Będziemy się uczyć nowego ćwiczenia. O, już nie umiem mówić. Które wygląda naprawdę zabójczo. Więc jeżeli nie zginę po tym, to widzimy się w kolejnym filmie. A jak nie, no to się już nie zobaczymy. Jesteśmy już na zakupach, muszę kupić kilka rzeczy do domu i kilka rzeczy do jedzenia, bo jeszcze nie jadłam śniadania. Zapomniałam portfela, więc Damian dzisiaj sponsoruje, więc zrobię chyba bardzo dużo zakupy. No więc tak, zaczniemy od rzeczy takich do sprzątania, bo troszkę rzeczy mi brakuje. Widziałam na przykład, że nie mam płynu do szyb, a zamierzam mieć czyściutko w pięknym, nowym, moim rocznym mieszkanku, więc chodźmy na zakupy. Potrzebuję CIF kuchnia. Dokładnie tak, CIF kuchnia, to się przyda. O, to się przyda, płyn do szyb, trzeba mieć w domku. Potrzebuję tego pod prysznic.
O. Więc dzisiaj będziemy robić sprzątanie. Ja, słuchajcie, mam obsesję na punkcie zapasu papieru toaletowego i pasty do zębów. I jeszcze szamponu, ale szampony no to mam, ponieważ zawsze jak byłam dzieckiem, to tego zawsze brakowało w domu i nie mieliśmy tego w zapasie, tylko tak na bieżąco się kupowało. I zawsze po prostu miałam takie, kurde, czemu to nie ma? I mam naprawdę obsesję, muszę tego mieć bardzo dużo, już tam mi się zapasy kończą, także dzisiaj będziemy układać. Wstyd się przyznać, ale... nagrywasz to? No dobra, wstyd się przyznać, ale nienawidzę, nie umiem włączać zmywarki, w sensie umiem, ale nie umiem ładnie zapakować rzeczy do zmywarki i przez to mi się po prostu mało mieści, jest to mało ergonomiczne, chyba tak to się mówi, ekonomiczne i no i właśnie nie wiem nigdy, co się kupuje do zmywarki. I tutaj na przykład mamy jakieś takie różne dziwne rzeczy i ja nie wiem, po co to się robi. Ostatnio byłam z Michałem na zakupach w Krakowie i on mi mówi tak, to potrzebujesz, tu jakaś sól, tu jakiś zapach i w ogóle. No i super, ja to wszystko kupiłam, ale używam tylko kostki, bo nie wiem, do czego to służy. Jakoś tak nie wiem, zawsze szybciej mi było umyć po prostu rękami, niż ładować to do tej zmywarki, bo wiem, że nie umiem tego po prostu ładnie poukładać. Taka ciekawostka. Nie wiedziałam, że to będziesz nagrywał, ale taka ciekawostka dla was. Nie mam nigdy takiego parcia na słodycze. Ale takie słone przekąski, tak, bardzo lubię, słuchajcie, na maksa. Chociaż w sumie mówię, że nie mam parcia na słodycze, a ostatnio pączki sobie przeliśmy, więc słuchajcie, kłamię, kłamię. Do rutyny wieczornej zrobimy michę. Damian się śmieje, słuchajcie, że zjadłam takie brzydkie jedzenie w ostatnim vlogu, co jadłam po prostu... Czekaj, to jest vlog z niedzieli, w tle tam leciała familieta i robiłam jedzenie i on się śmiał, jak montował, że zjadłam taką michę po prostu i to wyglądało takie brzydko, tak zawołtane i w ogóle i się ze mnie śmieje. Dobra, i zrobimy dzisiaj do wieczornej rutyny, jak będziemy nagrywać film, właśnie michę, ale ładniejszą, z malinkami. A ja przyszłam tutaj tylko tak naprawdę po trzy rzeczy i zawsze to się tak kończy. O, tu jest lepszy, balsamiczny, zmienię go. Mienię go, lubię ten, bo on jest gęsty. To ten odkładamy, jedziemy do domu jeść i wychodzimy z psami, bo już czekają pewnie. W międzyczasie podjechaliśmy do salonu. Zobaczcie, co tam jest z tyłu. Wygląda to wszystko, jakbym się wyprowadziła. Słuchajcie, po prostu moi pracownicy wyprowadzili mnie z salonu. Wyprowadzili mnie. Tam miałam już tyle paczek, że mówią, nie no, musisz to zabrać. I mamy tak, mikrofalówkę, takie... statywy, stojaki, stojaki pod roślinki, więc już dzisiaj sobie to poukładamy. Mam nadzieję, że nic nie trzeba będzie skręcać, bo nie mam żadnego śrubokręta, nic takiego nie mam, że to już będzie w całości. No więc zabrałam, posprzątali akademię, bo tam po prostu się roiło od tych paczek, więc super, bo będę mieć coraz ładniej w tym mieszkanku, bardzo się cieszę. Teraz jedziemy szybko do domu, wyjdę z psiakami. Zrobimy jedzenie i podjedziemy do Zary Home, bo muszę po prostu kupić kilka rzeczy do domu, typu właśnie jakieś takie patyczki zapachowe, mydła, bo ja bardzo lubię te mydełka z Zary, one super pachną, więc pokupujemy kilka rzeczy, żeby już było tak ładnie, pachnąco, domowo. No i mam nadzieję, że to się będzie dało złożyć właśnie bez żadnego śrubokręta, no bo inaczej, kurde, te pudła mi teraz w domu będą stały. I tego nie lubimy, nie lubimy syfu i nie lubimy. O, i jeszcze słuchajcie, wiecie co kupiłam? Kupiłam, słuchajcie, odkurzacz, taki co sam odkurza, więc bardzo się cieszę, bo straszny jest syf po prostu od tych psiaków. Jeszcze tutaj w tym mieszkaniu mam trochę kawałek dywanu, bo resztę schowałam. Aha. Udało się wjechać. Więc po prostu strasznie, strasznie się syfi przez psiaki, bo jest bardzo dużo włosów. No i też w Warszawie mamy taki rytuał, że wieczorem jak wychodzimy na godzinny spacer, no to po prostu oni idą na taką piaskownicę i tam się bawią. Więc mam bardzo dużo piasku w domu, więc się bardzo cieszę, że mam ten odkurzacz, więc też go rozpakujemy. Bo w sumie to sobie o nim zapomniałam i teraz jak zaczęłam gadać, to sobie przypomniałam, że ja go mam, więc ekstra. No i nie mówcie, że to nie wygląda, jakby się ktoś przeprowadzał. Słuchajcie, tak wygląda moje życie. Zawsze mam pełno kartonów, pełno paczek i pełno różnych rzeczy i właśnie robię zawsze tak, że załadowuję windę, później wychodzę z tej windy, a zazwyczaj jestem sama, a dzisiaj mi pomógł Damian. Wychodzę z tej windy, jeszcze po prostu z tymi psami zazwyczaj i wszystko wyciągam z windy, a później po prostu taszczę to do mieszkania. Także tak to właśnie wygląda. Jedziemy.
wydaje. Dzień dobry. Cześć. Cześć. No dzień dobry. Cześć kochanie. Dzień dobry. No cześć. Ojejku, widzę, że sobie spałeś. Spałeś sobie. No ty nie, widzę, że już jesteś obudzona. Chodźcie do domku. Zaczniemy od posegregowania wszystkiego, żeby od razu było czysto. I zawsze tak staram się właśnie robić po zakupach, że od razu wszystko zanoszę na swoje miejsce. I mam tutaj jedną szafkę. Nie mam siły, słuchajcie, po tych linach nie mam siły. Zawsze po tych linach mam takie dziwne dłonie. Wymordowane. Co myszeczko? Dobra, idziemy układać. Nie mam nic dla was tutaj, nie mam. Nie wiem, czy jesteście na to gotowi, ale chciałam wam pokazać moją lodówkę. Zobaczcie, jak dużo rzeczy. Nie ma nic. I tak to wygląda. Nieważne, czy jestem w Krakowie. O, jakiś ogórek. Nie nadaje się. W Krakowie czy w Warszawie, no to po prostu no nic nie mam w tej lodówce i na bieżąco kupuję. Bo mi się wszystko, słuchajcie, psuje. No właśnie jak ten ogórek. Więc zazwyczaj jak na przykład przyjeżdżam gdzieś i teraz przyjechałam właśnie do mieszkania o 1 w nocy i chciałam sobie coś zjeść, no to nie miałam nic. A tutaj sobie wczoraj na szybko kupiłam, żeby cokolwiek mieć w lodówce, jakieś takie właśnie musy do wyciskania. No bo po prostu bida no, pustki, pustki. O, Bobo lubi tutaj borówkę, damy mu borówkę. Proszę. Bobuś, siadaj. Hoppa. Lubisz, ale ty nie lubisz. Dam ci, ale ty nie lubisz. Jeszcze raz damy. Hop. Ojoj, spadło. Ty nie lubisz, Aniusiu. Pokażę wam teraz mój tajemny składzik. Proszę bardzo, otwieramy. I tutaj pralka, środki czystości, pasta to za chwilę, rzeczy do zmywary. Więc fajnie mieć takie miejsce w domu, właśnie w którym można sobie to wszystko schować. A teraz wam pokażę mój składzik na papier toaletowy. To jest bardzo ważne. Uwielbiam sobie tak właśnie tutaj układać, żeby wiedzieć, że po prostu niczego mi nigdy nie braknie. Tutaj mamy pastę w zapasie do zębów. Ale też słuchajcie, mnie nauczyło to z salonu, no bo tak naprawdę w salonie mamy bardzo, bardzo dużo zapasów, no bo jednak musimy mieć, bo mamy dużo klientów. Więc też mnie to nauczyło, że zawsze musi być więcej, żeby nie było takiej sytuacji, że czegoś braknie. Ta-dam! A zawsze słuchajcie, miałam tak, że miałam takie konstrukty do góry, że nie to, że tutaj były po dwa, tylko po trzy były, patrzcie, tak? I tam miałam wszystkie półki do góry, wyżej. O, tu będzie ładnie. Tu zrobimy tak. Cyk. I mamy. No to zaczynamy. I zaczniemy od odkurzacza. I słuchajcie, stała się ostatnio straszna rzecz, bo w Krakowie miałam dwa roboty i miałam dwie rumby. I miałam jedną odkurzającą, za którą zapłaciłam z tego, co pamiętam, 5000 zł, a drugą miałam taką mopującą. I słuchajcie, one mi się obie zepsuły naraz i teraz stwierdziłam, że skoro te rumby się psują, to że zamówię sobie właśnie tańszą wersję i zamówiłam sobie Xiaomi, bo moja siostra ma i jest z tego bardzo zadowolona, a kurczę, trochę się wkurzyłam na to, że te rumby mi się zepsuły, dlatego że, słuchajcie, naprawa jednego robota kosztuje 850 zł. To jest w ogóle jakiś hit, że te roboty są tak drogie i naprawa po prostu jest kosmicznie droga i dziwnym trafem po prostu one się zepsuły obie. Jak już się skończyła, oczywiście gwarancja, więc mega się wkurzyłam, bo kupiłam robotę do Warszawy, no a w Krakowie nie mam, bo się obie zepsuły. No i jest ciężko, bo powiem wam, że nawet jak odkurzam w Krakowie, to po prostu te włosy mi się wydostają jakby ze środka, z pod kanapy na przykład. No i cały czas po prostu jest bałagan przez oto te dwa sierściuchy. Przez was jest brudno. Przez was jest brudno. Ja sprzątam, sprzątam, a ty co? A ty tutaj? Tak.
takie rzeczy wychodzą. Takie rzeczy. I jest syf i to jest na skarpetkach, na ubraniach, na gościach, wszędzie to jest. No, tak. No więc będę musiała sobie chyba zamówić jeszcze tego jednego robota do Krakowa i kurczę, nie wiem co zrobić z tymi rzeczami, czy naprawiać, czy nie naprawiać. Trochę dużo kasy. Ej, no nie mam siły. O, chodź. No coś sobie z tym nie radzę. O, mamy to. Już widzę, że jest trochę większy od rumby, ale to jest dwa w jednym, że on mopuje i odkurza, więc fajnie. I zawsze takie rzeczy wybierałam w kolorach ciemnych, ale powiem Wam, że właśnie rumbę miałam czarną i ona była cały czas taka upierniczona i była zakurzona. Dobra, co tutaj potrzebujemy? O, tu jest jakieś do ładowania. Popatrz, tutaj jest właśnie podstawka pod ładowanie. Tak mi się wydaje, czy nie? Tak. I gdzie tutaj coś się dzieje? O! No. Przegląd produktu. Montaż. Należy, nie należy używać żadnych detergentów, środków dezynfekujących, stałych środków trzynastych. W ogóle dzisiaj dostałam życzenia od Damiana i sobie myślę, co? Nienormalne, ja nie mam urodzin. A się okazało, że dzisiaj jest dzień singla, bo wczoraj były walentynki, więc wszystkiego najlepszego dla Was z okazji dnia singla. Dobra, to co? Dajemy do ładowania. I teraz schowałam sobie, zobaczcie, tego robota pod szafkę, więc to jest w sumie fajne, ale zabrakło mi miejsca tutaj już na nawilżacz powietrza, więc będę go musiała gdzieś indziej dać chwilowo, ale już widzę gdzie, więc idziemy z tym, idziemy tutaj, wykopiemy łyżeczko psów na chwilę, a muszę kupić sobie przedłużkę. I jak już go ruszyłam, to teraz tak zrobimy, tu kąta, to damy tu. Jak to już zrobiłam, to przy okazji dolejemy wody do tego nawilżacza. W ogóle to jest bardzo fajny nawilżacz ewaporacyjny, czyli po prostu nie nawilżacz na ultradźwięki. Jak się ma zwierzątka, to właśnie nie powinno być nawilżacza na ultradźwięki, bo podobno zwierzątka słyszą ten dźwięk, który tam się po prostu wytwarza, że niby tak porównują, jakbyśmy my ludzie słyszeli cały czas remont, więc to jest wkurzające. Więc właśnie tutaj kupiłam im ten ewaporacyjny i bardzo go lubię. On też fajnie w ogóle nawilża powietrze i fajne ma tam wskaźniki, bo pokazuje właśnie jaka jest wilgotność. A ja tak jak już bardziej się zaczęłam zajmować roślinkami, to właśnie zaczęłam czytać o tej wilgotności. Słuchajcie, ja w Krakowie chyba miałam wilgotność powietrza 22% i to jest bardzo niezdrowe, bo my ludzie powinniśmy mieć około 40%, więc to nawilżanie powietrza jest ważne. Ej kurde, bo tu patrz, pomyślałam sobie, że mamy reklamę, bo tam jest Xiaomi, a to też jest Smart TV, to chyba też jest ta sama marka, nie? Czy nie? Chyba tak. To jest chyba ta sama marka. No, może być. To nie jest reklama. To nie jest reklama. Naprawdę. To już w ogóle jest mega stare. Kupiłam sobie to prawie rok temu. O, zobacz, czekaj. Chodź, pokażemy tutaj, bo zobacz, tutaj fajnie... Dobra, jednak słuchajcie, muszę iść po wodę, żeby teraz... Kurde! No stary, rok temu, jakbym miała reklamę, to by była reklama, wiesz... Dwa miesiące. Mar. Skupiłam buta. I tutaj właśnie pokazuję, jak się wlewa.
Ile wody można jeszcze wlać? Ale... I to jest też super, bo tutaj naprawdę jest duży zbiornik na wodę, więc nie trzeba cały czas tej wody dolewać. A ja sobie poprzynosiłam roślinki właśnie, które stoją tam na oknie, przy oknie. I one potrzebują wilgotności powietrza. No tutaj pokazuje, że mamy 39%. Nie. Chyba tak, to się jeszcze tutaj sprawdza. Natomiast przeważnie jest tak właśnie 45%, więc to jest super. Dolejemy wody do fula, żeby później tego nie robić. Kolejna paczucha. Nie wiem, co tutaj jest. O, kolagen. No tak, bo będę testować kolagen. Więc fajnie, że przyszło. Wow, jakaś taka wielka paka. Spoko, będziemy sobie testować. Ojej, ty czekasz tutaj na psi bufet, tak? Na to dzisiaj nie przyszło, myszko. Nie przyszło. O, ale zarąbiste. Słuchajcie, zawsze chciałam sobie takie coś kupić. Boże, to jest normalnie dzisiaj prezent. Prezent dnia. Zobaczcie, co tu jest. Tak strasznie marzyłam o czymś takim. Nawet mówiłam mojej siostrze, że jakby zobaczy gdzieś, żeby mi kupiła. I to jest na tabletki. Zobaczcie, poniedziałek, wtorek, środa. Kurde, ale zarąbiste, dzięki. Mega. Bardzo się cieszę. Jejku, a wy czekacie na psi bufet, tak? Ale psi bufet już przyszedł do was. Mamy w lodówce. Nie będzie tu smakusiu. Okay. Super. To sobie wszystko schowamy tam. No, to coś, co potrzebuję. Słuchajcie. D3 2000 C 1000 plus cynk. Rewelacja. Witaminki D nigdy za wiele, chociaż za niedługo jadę na kolejny wyjazd, więc będzie ta witaminka D, bo mam nadzieję, że będzie słońce, a nie jak na Seszelach. Dobra, odkopujemy. W ogóle mam nadzieję, słuchajcie, że to będzie wyglądać tak jak na zdjęciu, bo mi się bardzo to spodobało. Nie mogłam znaleźć w ogóle niczego takiego, co by mi się spodobało. Jezu, to chyba już jest złożone. Nie będziemy musieli tego robić. O, no i super. Bardzo ładne. Jezu, w końcu, ile po prostu można ściągać folię. Dobra, mamy to. Mamy jeden, rewelacja, bo to tutaj ma stać zamiast właśnie, zamiast tych, żeby te roślinki były właśnie na różnych poziomach. Bardzo mnie to cieszy, bo wygląda to naprawdę ładnie. I myślałam, że to się zmieści tu, ale się nie zmieści. No, jakby nie zmieści się, ale to nic. Więc już pierwszą roślinkę już sobie przestawimy i zobaczymy, jak to wygląda. One są mega ciężkie, słuchajcie, bo ja mam podłoże hydroponiczne, więc te kamyki naprawdę ważą bardzo dużo. Zresztą ziemia też lekka nie jest, ale te kamyki naprawdę są ciężkie. Trochę dziwnie, że w sumie ten stojak jest trójkątny, a doniczka nie, ale to nic. Troszkę tą lampę trzeba będzie zmienić, bo teraz roślinka jest za wysoko, więc za chwilę to wszystko pozmieniamy, ale idziemy odpakowywać dalej, bo powinny być jeszcze dwa. Faktura, od razu Wam powiem, za te trzy stojaki zapłaciłam
Ola Boga, 400 to by było fajnie, 949 zł, więc naprawdę bardzo dużo, ale powiem Wam, że naprawdę nic mi się innego nie podobało. No, nie mogłam nic znaleźć, tak stwierdziłam, dobra, te są ładne, to już niech mam. O Boże, to jest jakiś baby. Ładne, czy nie? Podoba Ci się? Myszko. O jest. Dobra, później wymyślę, jak to ładnie zrobić. O, może tak. Cyk, tylko ta roślinka jest za duża. Rośliny też miały światło, ale nie wiem za bardzo, jak to zrobić, bo tam już nie dosięga. Dobra, trzeba będzie przestawić tam bliżej. No, wygląda to bardzo ładnie, podoba mi się. No i... W końcu mam stoliczki tutaj, bo nie miałam, bo były pod roślinami, ale to, co jest tam, naprawdę bardzo, bardzo, bardzo mi się podoba. I jak miałam takie, że zobaczyłam tą fakturę, tak 900, to masakra, no dużo, no wiem, że dużo, ale po prostu no pięknie to wygląda i jestem bardzo zadowolona, że mam te stojaki, bo wygląda to pięknie i coraz ładniej po prostu to mieszkanie wygląda, bo czuję się tutaj tak, jakby to była moja przestrzeń, a nie takie mieszkanie, tylko wiecie, jako sypialnia. Więc bardzo się cieszę i po to się pracuję, żeby człowiek mógł kupować sobie, nie kupować, ale pozwalać na przyjemności, a dla mnie przyjemnością są stojaki pod roślinki, bo kocham rośliny. No i teraz słuchajcie, mam nadzieję, że ta zmywarka, Boże, że ta mikrofalówka będzie mała, bo wymyśliłam sobie miejsce na nią, ale widzę, że w ogóle nie jest mała. Miała być mała. No jakby duża nie jest, ale mała też nie jest. I powiem Wam, że kompletnie nie patrzyłam w ogóle na żadne parametry tych mikrofali. One były w podobnych cenach i stwierdziłam, że po prostu kupię taką, która będzie mi najbardziej pasowała do pomieszczenia, bo tak naprawdę ja z niej korzystam tylko wtedy, kiedy podgrzewam sobie jedzenie, jak mam catering, no bo po prostu to jest wygodne, a tak to brudziłam po prostu te wszystkie talerze. I miałam dużo, wiecie, dużo rzeczy do mycia, a tak, tak naprawdę nie gotowałam, więc to było bez sensu i brakowało mi mikrofali. I też muszę mikrofale kupić w Krakowie. Do kiepa znowucie, kurde. Miałam, ty ciasteczka zostawiłeś? Nie, nie. Słabo, że bokiem, nie? Ale... Ej, patrz, wyjdzie! Cyk. Nie, no spoko, jakby mamy miejsce, weszło na styk. Psy wołają. Słyszeliście? Było słychać? Chcielibyście przyjść tutaj? Proszę. Nie, dostajesz. Nie ma jedzonka. Dostajesz. No chodź szybko, bo kwiatką zimno. No. No to słuchajcie, dobra, to można wywalić, to niepotrzebne. Nie, no jakby nie zagraca nawet, jest spoko, ten czajnik tutaj trochę teraz nie pasuje. Ale... Nie jest źle, mam mikrofalówkę, wiekopomna chwila, fajnie. Już ją upierdzieliłam tutaj oczywiście rękami, także już widać, że się będzie brudzić.
Czarny kolor to nie jest najlepszy kolor w mieszkaniu. Patrząc na moją półkę w Krakowie, na książki, to tragedia. Patrząc na mieszkanie tutaj, tragedia. Zobaczcie, palce wszędzie poodbijane. A najgorsze jest to, że tych po prostu tłustych paluchów się nie da tutaj wyczyścić, więc nie polecam Wam ogólnie czarnych mebli. Serio, one są takie tutaj trochę lepsze, bo są niby matowe, ale powiem Wam, że już chyba wolę te swoje, tą swoją półkę błyszczącą, bo te są naprawdę tragiczne. Ciągle mam wrażenie, że... O, tu będzie widać. Że po prostu jest syf, bo te paluchy zostają. Widać, nie? No, widać. I po prostu nie mam zielonego pojęcia, czym to można wyczyścić, więc jeśli wiecie, to dajcie mi jakiegoś tipa albo może jakiś produkt. No dobra, mamy to. Teraz daję szybko jedzenie psom i idziemy na spacer. No i trzeba wyrzucić śmieci. Wróciliśmy po spacerze. I teraz pokażę Wam, jak ściągamy szeleczki prani. Chodź tutaj, chodź tu kruszynko, zrobimy to delikatnie, bo ty się boisz, ty nie lubisz. No, no nie trzymaj tych szeleczek, no czekaj chwileczkę. Powolutku to zrobimy. No, czekaj powolutku, no już. Jezu, a zobaczcie, ten to już wprawiony, on już wie, co się święci. Proszę bardzo, głowę daje, łapę wyciąga i mamy to. O, ona się boi, ale już tak jest lepiej. Już jest lepiej. Więc jest git. No to dobra, to teraz czas zrobić jedzenie i lecimy do sklepu. A teraz przygotuję moją ulubioną sałatkę, która się składa z cieciorki. I cieciorkę sobie odsączyłam i tutaj, proszę bardzo, tak przygniatam lekko ręcznikiem, żeby ona nie była mokra. I tak po prostu ją, nie wiem czy jest takie słowo, ale kulam. Wiecie o co chodzi? Więc tak robię. I teraz przełożymy sobie ją tutaj. I będziemy ją piec, naprawdę ona jest tak pyszna. I też czasami robiłam tak, że przygotowywałam sobie więcej i miałam na kilka dni, ona była taka chrupka, więc ją trzymałam sobie właśnie w pojemniku. Serio, to jest naprawdę bardzo, bardzo dobre i takie treściwe, bym powiedziała. Mimo, że to będzie sałatka. Potrzebujemy trochę oliwy. Zanim będziemy jeść, to mnie to jest obojętne. Czosnuś, proszę bardzo. I w ogóle, słuchajcie, mam taką fajną opcję w piekarniku, że mogę tylko ustawić górę, żeby się nagrzewało. Ale nie wiem, czy mam tu górę. I teraz co? I jak to zrobić, żeby było start? Jest góra. Co z tym pan ten zrobi? Jest, dobra. Nie nagraliśmy na ten, chyba do rolki. Mam plan zrobić swój przepis z ulubioną sałatką właśnie na rolkę, więc wymyśliłam sobie, że pokroję ogórka, ale mi się kurde złamał i chciałam tak na płasko i tutaj spróbowałam raz i nawet to ładnie wygląda, słuchajcie. Ja oczywiście zawsze tą sałatkę robiłam standardowo i robiłam sobie ogórka, jak to się mówi, w plasterkach, o, ale ten wygląda naprawdę zarąbiście, gdyby nie to, że mam tak długie paznokcie, które mi wszystko utrudniają, to by było lepiej. Kolejnym punktem programu jest cebula, która musi być bardzo, bardzo drobno pokrojona, więc tutaj robimy takie mini, mini nacięcia, żeby była bardzo drobniutko. Słuchajcie,
Słuchajcie, było bardzo ciężko nagrywać vloga i nagrywać backstage i nagrywać przy okazji robienia sałatki, więc przepraszam, ale nie mamy dokończonej tej sałatki w tym vlogu, ale tutaj już jest po nagrywkach, możecie zobaczyć jak wygląda i będziemy mieć sałatkę w rolce. Wybaczcie, ale po prostu nie dało się nagrywać, a i tak nagrywaliśmy już na dwie kamery, więc teraz będziemy jeść. Słuchajcie, to jest wersja dla Damiana, nie mam już drugiej miski i mu zrobiłam jeszcze tutaj. Musimy mu dać to. I słuchajcie, Damian ma kopiec kreta. I słuchajcie, jadę dzisiaj do Zary Home, jak wam już mówiłam. I właśnie sobie uświadomiłam, że po prostu nie mam tutaj w ogóle żadnych garnków. Zobaczcie, ja mam Michę, wielką Michę. Masz tutaj uklepane. Proszę bardzo, no twoje nie wygląda apetycznie, wybacz. Jeszcze czekaj, jeszcze na sam koniec. Muszę ci zrobić przystrojenie oliwą. I chciałam powiedzieć po prostu, że zjadłeś cieciorkę, jak nakrypałeś. Więc mamy za mało, ale mamy tutaj drugą. Proszę bardzo. O, więc jesteśmy przygotowani. No także tak, dobra, jemy i lecimy dalej. Słuchajcie, to jest mój chyba już dzisiaj trzeci outfit. Jestem kolejny raz przebrana. Jedziemy do Zary Home, żeby kupić fajne rzeczy. I będziemy ładnie układać w domu. Jeszcze nie mogę doczekać, bo naprawdę coraz ładniej się robi w tym mieszkaniu. Jeszcze kilka rzeczy mi brakuje i jedziemy do takiej mniejszej Zary. Myślałam, że w Arkadii będzie większa, ale niestety została zamknięta, więc jedziemy do Złotych Tarasów. No i w zasadzie będziemy kończyć powoli tego vloga, bo już dzisiaj jesteście ze mną caluteńki dzień, a ja wieczorem znowu wychodzę, ponieważ idę z Damianem do teatru i idziemy na Mayday. Zawsze chciałam iść na tą sztukę i bardzo się ucieszyłam, że są wolne bilety, więc tak trochę nie walentynkowo, właśnie z okazji dnia singla. Chciałam powiedzieć, że trochę walentynkowo, ale nie. Z okazji dnia singla, słuchajcie, idziemy z Damianem do teatru na Mayday, więc jak już wrócimy do domu, pokażę wam, co kupiłam i powolutku będziemy kończyć vloga, bo proszę bardzo, tutaj warkoczyk ćwiczeń dzisiaj jest, a dzisiaj zamierzam się ubrać ładnie, tak jakbym szła na randkę, więc założymy może nowe buty, które ostatnio wam pokazywałam na Instagramie i na pewno kieckę, więc dzisiaj po prostu idziemy w odpieprzenie się i idziemy do teatru. Młotka mi nie podeszła? Nie, bo takie trusy tak nie. Dobra, to jest ładne. Gardena. Nie chcę żółtego, chciałabym biały, ale nie ma. No właśnie ta Zara jest taka malutka, że tu nic nie ma, ale idziemy szukać dalej. No taki typowy z Louis Vuitton właśnie zapach, ja go nie lubię, ale mam go w Krakowie, on się tak jakoś tak rozprzestrzenia, jest całkiem nieźle, ale na przykład Valentin go nienawidzi, więc chciałam kupić taki właśnie duży do salonu, ale on go nie znosi i nie da rady z nim wytrzymać, więc idziemy teraz szukać kolejnych zapachów. To jest idealny zapach dla mnie, zapach pranka. Muszę to sprawdzić. Damian, ja nic nie czuję. Zobacz. Nie, ten mocny, to czuję, to mi się nie podoba. I jaśmin. Nie. Ale chyba szlafrok to lepszy, większy, ale już zobaczymy. Wezmę M-kę. Mamy szlafrok, to w sumie mamy wszystko, po co przyszliśmy, ale jeszcze chciałam mydełka, ale były mydełka, to musimy tam wrócić z powrotem na zapachy, bo mamy tutaj dwa. I czy ja coś jeszcze potrzebuję? Ostatnio ręcznik kupiłam. Dobra, idziemy po mydełko. Patrzcie, co wzięłam. Ale na przykład świeczki kompletnie z tego nie pachną, ale te patyczki są zarąbiste. Zobaczymy, jaki to zapach. O, pachnie. Pachnie, nawet bym powiedziała bardzo ładnie, ale co się z tym robi? Myślę, że to trzeba z tym wyciągnąć, że coś na pewno. Czekaj. Ano. Aha. Ej, to nie do tego. Gdzie ja sobie to tutaj, wiesz, przypnę?
No. Zaraz tutaj będziemy musieli coś rozkminić, jak to tutaj umiejscowić. Bo. No ja nie mam takich tutaj. Przyrządu do przypięcia. Gdzie to możemy dać? Jednak znaleźliśmy umiejscowienie z tyłu, więc super, zwracamy honor. Jest świetnie. I naprawdę ten zapach jest bardzo ładny. Mam nadzieję, że tak będzie pachnieć. I zobaczcie, jakie piękne pudełeczko. Więc w sumie fajna rzecz na prezent. A Michał ma nowe auto, więc Michał będzie miał za niedługo nowy zapach. Ja nie mogę nic powiedzieć o Michale we vlogu, bo Michał wszystko ogląda. No ale no trudno, no co mam zrobić? Mam nadzieję, że może tak będzie tylko przewijał i oglądał film po epkach, więc na pewno mu kupię do nowego samochodu takie coś, bo no to jest naprawdę super, mega i pięknie pachnie. Jeszcze muszę kupić do samochodu jakąś taką pierdółkę, bo on do nowego autka, zobaczcie, kupił mi takiego aniołka, który jest tutaj ze Swarowskiego i jeszcze, czekaj Damian, tutaj pokażemy, tam jest czerwona wstążka, żeby nic nie urzekło. Więc prezent od Michała był, więc teraz ja Michałowi kupię prezent, bo ma nowy samochód, więc żeby miał pachnący i szczęśliwy, żeby się nie psuł, najważniejsze. Zawsze marzyłam o tym, żeby mieć taki duży zapach do domu i liczyłam na to, że zawsze jak miałam jakieś takie urodziny czy coś, to że ktoś mi coś takiego kupi. I słuchajcie, nic. Słuchajcie, jestem zła, bo pytaliśmy się pani, czy na pewno tutaj będą w tym patyczki, bo to było otworzone. I pani, tak, tak, będzie w środku, będą patyczki. I co? I nie ma patyczków. I co mam teraz zrobić z takim zapachem, jak nie ma patyczków? Jestem zła, bo pani mogła to sprawdzić, a my nie chcieliśmy po prostu rozrywać pudełka. No i teraz... Nie wiem, czy jak tam pójdę i powiem, że nie było patyczków, to da mi inne. Bo w sumie jak ona, jak jej to udowadnię, że nie było patyczków. Jak pani ogląda tego vloga, to nie było tutaj patyczków. I a pani powiedziała, że są patyczki. Więc nie ma patyczków, kurde. A gdzie kupię takie patyczki wielkie? Nawet nie mam siły tego otworzyć. No dobra, jestem zła, ale odpakujemy inny zapach, żeby nie było. Tutaj na szczęście mamy patyczki i słuchajcie, taki tip, jak chcecie, żeby wam... ten zapach bardziej pachniał, to te patyczki trzeba tak rozłożyć w ten sposób i nie wkładaj się tak na prosto, bo wtedy one są takie skupione, tylko najlepiej po prostu tak poukładać je na krzyż. Zobaczcie, że wkładam jeden tutaj i później wkładam drugi w dziurę i wtedy one są po prostu tak rozłożone i dają lepszy zapach. Zawsze tak robię i naprawdę to super działa. Zobaczcie, i teraz można te patyczki sobie tak podginać i dzięki temu właśnie jest fajniejszy zapach, a jak chcecie je wyciągnąć, to po prostu je zwijacie do ręki, wyciągacie i odwracacie w drugą stronę, już nie musicie ich po prostu wkładać między sobą, bo serio, po tym jest tak super zapach, bo jeżeli tego nie zrobicie, to one są takie zbite i w ogóle nie pachną. Idę to zanieść do łazienki. Ok, teraz musimy wyprać jeszcze ręczniki, które kupiłam ostatnio w Ikei i... Ja nie znoszę po prostu metek, nie znoszę, więc od razu wszystko urywam. O, tu była tylko jedna. W ogóle te ręczniczki są świetne, uwielbiam je do wycierania twarzy i do dłoni. I lubię mieć tych ręczników dużo, więc sobie kupiłam dużo. Przy okazji też wypierzemy tutaj, o, już sobie dałam szlafrok, który dzisiaj piliśmy. Właśnie problem jest taki, że jak pytacie mnie na przykład później o jakiś numer referencyjny, no to ja tak naprawdę nie mam tych metek, bo ja wszystko muszę po prostu mieć wycięte jakoś. Nie lubię tych metek. Dobra. I pozostaje nam położyć mydełko, a zabrać płyn pod prysznic, żeby był płynem pod prysznic, a nie mydełkiem, bo pełnił rolę ostatnio mydełka, bo nie było mydła. I teraz idziemy jeszcze... O, i to jest super, zobaczcie, jak sobie wypiorę te ręczniczki, to ja sobie je tak ładnie tutaj układam i wygląda wtedy tak wszystko bardzo ładnie, estetycznie, ja tak strasznie lubię, jak jest ładnie, więc jak się wypiorą, to będziemy składać w którymś tam vlogu może.
cudnie. I teraz czekamy, aż pranie skończy się prać, a ja się będę zbierać, ponieważ tak jak Wam mówiłam, idę dzisiaj do teatru z Damianem, więc bardzo Wam dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną cały dzień. I widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa!